dzisiaj przyjmujemy, że rewolucja w pojmowaniu i opisie otaczającego nas świata dokonała się właśnie w roku 1905. A pojmowanie świata to jest właśnie fizyka. I myślę, że uświadomienie społeczeństwu o takiej właśnie roli fizyki powinno być głównym przesłaniem Światowego Roku Fizyki. Dzisiejsze sympozjum będzie poświęcone współczesnemu spojrzeniu na te 5 prac Einsteina, które, jeśli używać terminologii rewolucyjnej, wstrząsnęły światem. Proszę Państwa, przepraszam za to, że używam tej staroświeckiej, dwudziestowiecznej technologii, prawda, a nie potrafię jeszcze się posługiwać laptopem. Proszę Państwa, ten wykład będzie wspólny wykład profesora Barzańskiego i mój. Ja rozpocznę, będę mówił o początkach, a następnie profesor Barzański powie o dalszym rozwoju szczególnej teorii i o tym, jak ona była odbierana na świecie, a w szczególności w Polsce, co jest dosyć interesujące. Szczególna teoria względności jest dobrze znana i przez fizyków chyba już akceptowana. Wykładamy na pierwszym roku elementy, a nawet i elementy historii szczególnej teorii względności. I w związku z tym ja nie czuję się w obowiązku na przykład tłumaczyć Państwu, co to są przekształcenia Lorentza, na czym polega skrócenie długości czy też dilatacja czasu. Natomiast skupię się na pewnych aspektach historycznych, ale także dlaczego ta są wątpliwości. Niektórzy jeszcze mają wątpliwości, czy właściwie Einstein jest jej twórcą. Te wątpliwości były wysuwane właściwie od początku. Takim przeciwnikiem Einsteina, może nie w tym wczesnym okresie, ale później, był Lenard, o którym tutaj już była mowa. Ja na przykład może uzupełnię to, co powiedział profesor Białynicki. Kiedy Einstein dostał Nagrodę Nobla, jak to Komitet Noblowski napisał, za jego wkład do fizyki teoretycznej, a w szczególności za wyjaśnienie praw efektu fotoelektrycznego, to Lenard wysłał telegram do Komitetu Noblowskiego, twierdząc, że to on, Lenard, wyjaśnił prawa rządzące fotoefektem, a nie Einstein. No ale na szczęście i żądał, ażeby tę nagrodę Einsteinowi odebrać, czego na szczęście nie uczyniono. Później Lenard za czasów Hitlera stał się nazistą bardzo aktywnym i napisał takie czterotomową książkę pod tytułem Deutsche Physik, która była we wstępie poświęcona, prawda, przeciwstawianiu dobrej niemieckiej, aryjskiej fizyki, fizyce semickiej, fizyce Einsteina i szczególnej teorii względności. Bardziej poważną rolę odegrała historia teorii eteru i elektryczności, napisana przez takiego brytyjskiego matematyka Whittakera. W pierwszy jej tom, pokrywający okres do końca XIX wieku, podobno jest dobrym ujęciem historii rozwoju elektromagnetyzmu. Natomiast drugi tom, opublikowany około roku 1950, już zawiera bardzo dyskusyjne elementy. W szczególności rozdział poświęcony teorii względności jest zatytułowany Teoria względności Lorentza i Poincarego, sugerując, prawda, i później dalej w tekście, że to ci dwaj autorzy byli, że to ci dwaj uczeni byli autorami tej teorii. Proszę Państwa, również chcę wspomnieć o takim radzieckim zbiorze artykułów z 1973 roku. Jest to bardzo wartościowy zbiór artykułów dla tych, którzy się po pierwsze interesują historią szczególnej teorii względności, i znają język rosyjski. Wartościowy z tego względu, że tam rzeczywiście zebrano wiele prac, które są często dość niezbyt łatwo dostępne. Są tam tłumaczenia, oczywiście wszystko na rosyjski, ważnych prac Einsteina, Lorentza, ale także prac Poincarego, które są trudno dostępne, gdyż Poincaré z nieznanych mi powodów publikował swoje prace, przynajmniej na ten temat, w takich dziwnych czasopismach, po francusku oczywiście. Jedno się nazywało Éclairage électrique, oświetlenie elektryczne, a druga praca, inna praca została opublikowana w czasopiśmie, którego tytuł przy tłumaczeniu na polski to jest Przegląd metafizyki i moralności, prawda? No więc
na ogół fizycy tam, prawda, nie szukają. W związku z tym prace Poincarego, zresztą bardzo, bardzo wartościowe, ja będę jeszcze o nich wspominał, nie były odbierane przez fizyków. No, wszyscy pamiętają ten taki medialny szum wokół takich plotki, nie plotki, głosu, że to pierwsza żona Einsteina była autorką szczególnej teorii względności. No, o stronach internetowych profesor Białynicki wspominał. Ja, robiąc podobną taką kwerendę internetową, znalazłem polską stronę internetową pod tytułem Einstein plagiator. Prawda? No, prawdopodobnie jakieś tłumaczenie z czegoś z Zachodu. No, te dwie prace z 1905 roku, z tej słynnej piątki, to są ostatnie prace, prawda, po tych pracach z fizyki statystycznej, ruchach Brauna i o efekcie fotoelektrycznym. Te dwie prace, no, zawierają, powiedzmy, jak gdyby podstawy szczególnej teorii względności w ujęciu Einsteina. Praca ta pierwsza, czerwcowa, zawiera wyprowadzenie najważniejszych wniosków z dwóch podstawowych zasad, mianowicie zasady względności i zanegowania istnienia eteru. Zasada względności, prawda, w ujęciu Einsteina mówi, że wszystkie układy inercjalne są równie dobre do opisu podstawowych, wszystkich podstawowych zjawisk fizycznych, a więc w szczególności także zjawisk elektromagnetycznych, a nie tylko mechanicznych, jak to było według zasady względności Galileusza. No i druga zasada, stałości prędkości światła. No tutaj Einstein podkreśla słusznie, że tutaj chodzi o niezależność prędkości światła od ruchu nadajnika, tego wysyłającego światła, jak i od obserwatora, inercjalnego obserwatory, który je obserwuje. Później Einstein dodał notkę do tej swojej pracy, mianowicie, że ta stałość prędkości światła i jej uniwersalność wynika już z równań Maxwella, jeśli się przyjmie pierwszą zasadę, to znaczy jeśli się przyjmie, że równania Maxwella w tej znanej postaci są prawdziwe we wszystkich układach inercjalnych. Nawiasem mówiąc, jest wydawcy tych takich, wydano najpierw w Niemczech, a później to przedrukowano w wielu krajach, taki zbiór tych pierwszych prac Einsteina o szczególnej teorii względności, i redaktorzy popełnili, moim zdaniem, kardynalny błąd. Mianowicie prosili Einsteina o uzupełnienia, co jest oczywiście bardzo normalne i zdrowe, i Einstein uzupełnił to w postaci notek, ale redaktorzy nie zadali sobie trudu, aby napisać, że to są notki dodane do tego wydania. I w związku z tym czytelnik, który po raz pierwszy się z tym spotyka, może mieć złe tutaj. Następnie praca wrześniowa, o której będzie mówił głównie profesor Barzański, zawiera, no, uzasadnienie tego, co się nazywa wzorem E równa się mc kwadrat. Tylko Einstein nie mógł dokonać plagiatu z tej pracy włoskiej, tak? Ponieważ w tej pracy, o której teraz mówię, Einsteina wrześniowej, nie ma wzoru E równa się mc kwadrat. Jest w istocie ten wynik, prawda, ale inaczej opisany. W tej pracy nie ma wzoru E równa się mc kwadrat. Stanowczo to trzeba wiedzieć. Ja tutaj skrótowo napisałem, że ona zawiera wyprowadzenie, bo tutaj chodzi o fizykę, a nie o szczegóły. Każdy wstęp taki do teorii względności powinien zacząć od równań Maxwella, i ja je tutaj napisałem w taki sposób, żeby wyróżnić prąd przesunięcia, i użyłem takich jednostek, w których prędkość światła pojawia się tylko właśnie w tym miejscu, w prądzie przesunięcia. No bo tak w istocie, dopóki nie było prądu przesunięcia, to nie było żadnych powodów, ażeby wprowadzać prędkość światła do równań Maxwella. My obecnie zapisujemy je w innej postaci, takiej bardziej symetrycznej. Prędkość światła zmieniamy w prawie Lorentza, tutaj kładziemy V nad C, i wtedy oczywiście prędkość światła się pojawia symetrycznie w pozostałych równaniach Maxwella. Te równania Faradaya, jak ja je czasami nazywam, to znaczy równania Maxwella bez prądu przesunięcia, tego w pudełku, są niezmiennicze względem przekształceń Galileusza, prawda? Także dopóki nie było prądu przesunięcia, to elektrodynamika była niezmiennicza względem przekształceń Galileusza, i z tego punktu widzenia wtedy nie było jeszcze potrzeby wyróżniania jednego układu czy mówienia o eterze. Eter oczywiście występuje w fizyce tutaj w dwóch rolach. Po pierwsze, i to wcześniejsza była rola taka, że to jest takie miało być medium, w którym się
rozchodzą oddziaływania elektromagnetyczne. Fizycy nie mogli sobie wyobrazić, ażeby fale elektromagnetyczne, czy też nawet oddziaływania mogły po prostu się w próżni przenosić, prawda? Wszyscy myśleli, że to musi być podobnie jak z falami głosowymi, które się rozchodzą, prawda, w ośrodkach materialnych. We wstępie do tej pierwszej pracy, o której mówię, Einstein zwraca uwagę na to, że zjawisko indukcji, prawda, nie zależy od tego, czy przewodnik porusza się w polu spoczywającego magnesu, czy też odwrotnie, magnes się porusza i indukuje prąd w spoczywającym przewodniku. I tutaj Einstein mówi, że jest jakaś asymetria opisu i że teoria, którą on przedstawi, to tę asymetrię jak gdyby usunie. Otóż to nie jest tak. Ten argument jest to właściwie jedyne konkretne takie myślowe doświadczenie, na które się Einstein w tej swojej pracy powołuje, ale moim zdaniem ten argument jest słaby, dlatego że zjawisko indukcji jest zjawiskiem, które nie zależy w ogóle od prądu przesunięcia. To jest zjawisko, które strasznie wiążemy je zwykle z nazwiskiem Faradaya. To jest zjawisko, które by było prawdziwe, nawet gdyby nie było tego prądu przesunięcia. No a asymetria oczywiście jest, bo co innego jest magnes, a co innego jest, prawda, pętla przewodnika i w związku z tym magnes wyróżnia pewien układ odniesienia, tak, w związku z tym tutaj symetrii żadnej nie ma. I to, co Einstein zresztą niby pisze pod koniec pracy, że jego teoria właśnie wprowadza symetrię, to moim zdaniem jest zupełnie nieuzasadnione. Ale jeżeli się, proszę Państwa, uwzględni prąd przesunięcia, to wtedy jedno z dwojga. Albo trzeba wyróżnić jakiś układ inercjalny, no właśnie to jest zwykle eter, albo zastąpić grupę Galileusza przez nową grupę symetrii. Nie ma, prawda, innych drastycznych zmian, prawda. Może jeszcze wspomnę, co się działo przed Einsteinem. Mianowicie po raz pierwszy coś w rodzaju równań Lorentza pojawia się w pracy Voigta, no to znaczy niemieckiego wójta, w 1887 roku. On zauważył, że równanie falowe jest niezmiennicze względem takich przekształceń, no takich, które wyglądają niemal jak przekształcenia Lorentza, z tym, że nie ma tutaj w mianownikach tego pierwiastka relatywistycznego. Inaczej mówiąc, on wziął to, co byśmy dzisiaj nazywali szczególnym przekształceniem Lorentza i pomnożył wszystkie równania przez ten pierwiastek relatywistyczny. I w ten sposób się po raz pierwszy tutaj pojawił ten taki czas lokalny T', prawda? Ale on oczywiście nie wiązał z tym czasem żadnego znaczenia fizycznego, to była taka pomocnicza wielkość. Najważniejsze chyba w tej dziedzinie były doświadczenia Michelsona i Morleya, te interferometryczne, w których zmierzono efekty rzędu V nad C do kwadratu. I oni, prawda, stwierdzili, że wygląda na to, że Ziemia się nie porusza w stosunku do eteru. Lorentz i Fitzgerald, którzy byli zaniepokojeni tymi wynikami, wysunęli hipotezę o takim skracaniu się długości. Jeżeli przyjąć, że długości wszystkich ciał poruszających się w stosunku do eteru skracają się właśnie w stosunku tym danym przez ten pierwiastek relatywistyczny, to wtedy można rzeczywiście wyjaśnić to doświadczenie Michelsona Morleya. Później były wykonywane inne doświadczenia przez Kennedy'ego i Thorndike'a, których nawet nie można było wyjaśnić przy pomocy tej hipotezy, ale wtedy jeszcze tego nie było. Lorentz uważał, że to skrócenie jest efektem dynamicznym, to znaczy cząstki, elektrony poruszające się względem eteru, no jak gdyby oddziałują z tym eterem i powodują, że ich odległości między nimi się zmniejszają, co powoduje takie skrócenie. Lorentz pokazał w dwóch pracach, tej drugiej pracy, tej z czwartego roku, Einstein właśnie stwierdza w przypisie, że jej nie znał, ale znał tę poprzednią pracę i Lorentz pokazał, że równania Maxwella są niezmiennicze względem przekształceń, które Henri Poincaré później nazwał przekształceniami Lorentza. Poincaré był moim zdaniem najbliżej tego, co dzisiaj nazywamy szczególną teorią względności, bliżej znacznie niż Lorentz. Mianowicie on sugerował wręcz, że należy rozszerzyć zasadę względności Galileusza na zjawiska elektromagnetyczne. Wprowadził
pojęcie grupy Lorenzo, znaczy nazwa w ogóle przekształcenia Lorenzo, grupa Lorenzo, to pochodzi od Poincarego. I ponadto on od razu zauważył, że jeżeli przyjąć, prawda, taką rozszerzenie zasady względności na zjawiska elektromagnetyczne, to także trzeba będzie coś zrobić z grawitacją, że trzeba będzie zmienić równania, podstawowe równania grawitacji i że grawitacja też się musi rozchodzić, oddziaływania się muszą rozchodzić z prędkością światła. No i mówiąc krótko, uważał, że należy zastąpić równanie Poissona czy Laplace'a dla potencjału grawitacyjnego przez równanie falowe. Powstaje tutaj pytanie, które wszyscy, wielu historyków fizyki zadaje, czy Einstein wiedział w 1905 roku o doświadczeniach Michelsona i Morley'a. Na ten temat napisano bardzo dużo prac i toczono wiele dyskusji. Einsteinowi wręcz zadawano pytanie o to i on udzielał, zdaje się, że takich niezupełnie konsystentnych, zgodnych ze sobą odpowiedzi. Profesor Barzański mnie dał taki odbitkę artykułu japońskiego i autor tego artykułu, no niezbyt chyba znany, ono jakiś fizyk, twierdzi, że Einstein w roku 1922 był z wizytą w Kioto i wygłosił tam referat pod tytułem jak stworzyłem teorię względności i tam Einstein miał powiedzieć, że jako student, w swoich latach studenckich słyszał o wyniku doświadczenia Michelsona-Morley'a, ale z tego, że tylko napisał, powiedział, że słyszał i także z innych wypowiedzi wynika, że no rzeczywiście pewnie słyszał, ale że ten wynik nie odegrał wielkiej roli w jego pracy. To znaczy on stworzył tę swoją teorię, szczególną teorię, nie w odpowiedzi na, aby wyjaśnić efekt, ten wyniki pomiarów Michelsona i Morley'a. Einstein powiedział, że wszyscy obserwatorzy inercjalni mogą ustalać czas zajścia i odległość zdarzeń, które zachodzą w ich otoczeniu w następujący sposób, że wysyłają promień świetlny do tego zdarzenia B, które chcą opisać. Następnie tak się urządzają, ażeby ten promień świetny powrócił do nich. Notują te dwa czasy wysłania i odbioru tego sygnału. No i te różnice tych dwóch czasów powinny być, gdzie T to jest czas zajścia tego zdarzenia B, to te dwie różnice powinny być jednakowe i że odległość, prawda, tego zdarzenia B od tego obserwatora, no to jest prawda, połowa prędkość światła razy różnica tych czasów. To są banalne wzory, które w ogóle właściwie można powiedzieć, ludzie się niemalże wstydzą napisać, bo cóż tutaj jest, co to za mądrość. Lorenz oczywiście i fizycy przed Einsteinem zgodziliby się z tymi wzorami, tylko by z jednym zastrzeżeniem, że to dotyczy obserwatorów spoczywających względem eteru. Każdy, Lorenz i wszyscy inni by się zgodzili, że tak można, nawet należy określać odległości, to jest taka metoda radarowa, określać odległości i określać chwilę zajścia zdarzenia B. Natomiast geniusz Einsteina polegał na tym, on powiedział, tak powinni robić i tak mogą robić wszyscy obserwatorzy inercjalni. Wszyscy obserwatorzy inercjalni. Oczywiście różni obserwatorzy inercjalni, dokonując takich pomiarów tutaj opisanych, będą otrzymywali różne liczby i te liczby będą ze sobą powiązane przekształceniami, które dzisiaj nazywamy przekształceniami Lorenza. A więc zupełnie inna logika, prawda? I następnie Einstein, jak o tym wspomnę, pokazał, że znaczy to nie było nowe, że równania Maxwella są niezmienniczym względem tak otrzymanych przekształceń. Podobnie podkreślam, logika była inna nie od równań Maxwella do Lorenza, tylko odwrotnie, definiujemy w prosty, bardzo prosty sposób, no, taką metodą, która dzisiaj się nazywa metodą radarową, odległości i chwilę czasu, a następnie pokazujemy, po prostych tam przekształceniach pokazujemy, że stąd wynika niezmienniczość równań Maxwella. No więc jakie tutaj są elementy, które jeszcze trzeba zrobić? No po pierwsze trzeba w jakiś sposób, to co Einstein właśnie podkreśla, trzeba uzgodnić zegary, prawda? Jeśli mamy dwóch
obserwatorów tutaj O i O prim, którzy tam mierzą ten czas T i T prim, każdy przy pomocy swojego zegaru. No żeby te zegary szły jednakowo, to można to tak sprawdzić, że wysyłają obaj w chwili, kiedy zegar wskazuje jedynkę i odbierają następnie sygnały od swojego sąsiada w czasach alfa i alfa prim. No zegary są zgodne, jeśli alfa jest równy alfa prim, bo jeśli jeden używa sekund, a drugi minut, to wtedy alfa prim będzie 60 razy alfa, prawda? No więc żeby uniknąć takich nieporozumień, to trzeba uzgodnić, prawda, te zegary. Następnie, jeżeli teraz z kolei rozważymy taką sytuację, kiedy obserwator O wysyła w chwili czasu jeden sygnał, a ten drugi odbiera go w chwili alfa i następnie wysyła z powrotem do tego pierwszego, no to na mocy tej poprzedniej reguły on odbierze go w chwili alfa kwadrat, a na mocy tej reguły Einsteina, która jest tam na żółto określona, on powie, że to zderzenie, odebranie sygnału przez O prim zaszło w chwili jego, w tego chwili pierwszego obserwatora, w chwili jedna druga suma tych dwóch czasów. No ale alfa jest zawsze mniejsze niż jedna druga 1 plus alfa kwadrat, co się nazywa opóźnianiem się zegarów, prawda? Opóźnianiem się zegarów. No ale oczywiście, jeśli obserwator O prim dokona podobnych pomiarów, to on też zauważy, że zegar obserwatora O też się opóźnia, z czego już wynika, że pojęcie równoczesności jest względne. Bardzo łatwo z tych najważniejszych, tych dwóch równań ponumerowanych 1 i 2, zakładając, że jeden z obserwatorów się oddala od drugiego z prędkością V, to łatwo jest przez bardzo elementarny rachunek pokazać, że alfa, ten współczynnik, który tam przed chwilą się pojawił, to jest nic innego jak współczynnik efektu Dopplera takiego, prawda, podłużnego efektu Dopplera. Następnie bardzo podobne rozumowanie prowadzi do przekształceń Lorentza, mianowicie wystarczy rozpatrzeć, prawda, dwóch obserwatorów. No oni powinni te zegary tak synchronizować, żeby w chwili, kiedy się spotykają, żeby one wskazywały zero. No i następnie z tej regułki, z tą alfą, otrzymujemy proste relacje, z których wynikają przekształcenia Lorentza. Nie będę tego tutaj szerzej omawiał, bo jest to dosyć znane. Następnie przez tam pomnożenie stronami tych równań otrzymuje się tą niezmienniczość interwału. I w tym przedruku pracy jest ten taki komentarz, wspomniałem, że to redaktorzy zaniedbali. Mianowicie Einstein pisze, że można by właściwie też wyprowadzać te przekształcenia, żądając, ażeby ten interwał, jakkolwiek interwał, jeszcze ta nazwa wtedy nie była używana, był niezmienniczy. Proszę Państwa, rachunki Einsteina są inne niż takie, jak tutaj przedstawiłem, są trochę nieporadne. No tutaj się zgadzam z profesorem Cichockim, że matematykiem to on tam nie był, Einstein wielkim. Mianowicie Einstein stwierdza po pierwsze, że te przekształcenia powinny być liniowe. No uzasadnia to w dziwny sposób, mianowicie mówiąc, bo przestrzeń jest jednorodna. No jest wiele jednorodnych przestrzeni, no na przykład sfery, które nie mają takich naturalnych, liniowych przekształceń związanych ze sobą. Oczywiście ta liniowość wynika z praw dynamiki, z pierwszej zasady dynamiki. Dziwne, że Einstein się nie powołuje na pierwszą zasadę dynamiki. A jeżeli chodzi o matematykę, to Einstein pisze najpierw, że te przekształcenia są liniowe, a później ku mojemu wielkiemu zdziwieniu pisze równanie różniczkowe na te przekształcenia. No każdy student wie, że jeżeli wiadomo, że funkcja jest liniowa, to nie ma potrzeby określania jej przy pomocy równania różniczkowego. No więc taka pewna niezręczność czy nieporadność rzeczywiście występuje w tym. Ale moim zdaniem ta pierwsza rzecz, którą tak na żółto przed chwilą wyróżniłem, jest rzeczywiście dowodzi genialności i rzeczywiście dlatego słusznie nazywamy teorię względności jako. Proszę Państwa, kolejne rozdziały zawierają no, opis skrócenia długości, prawda, prawo składania prędkości i tego, co później zostało nazwane paradoksem bliźniąt, co też, prawda, każdy fizyk wie, bo o tym się mówi. Jest prawo transformacji pola elektrycznego i magnetycznego, co było znane Lorentzowi. Jest teoria efektu Dopplera, ale także poprzecznego, co jest nowe, tego nie było.
Tutaj są te wzory, na jak się zmienia częstość dla efektu Dopplera poprzecznego. Również jest prawo transformacji energii i Einstein zauważa, że jest godne uwagi, że energia i częstość światła zmieniają się według tego samego prawa, ale nie powołuje się na swoją pracę o fotonie. Słabe punkty, mianowicie Einstein wydaje się, że nie znał zasad wariacyjnych i nie używa tutaj zasady wariacyjnej do wyprowadzenia równań ruchu. W następnym roku robi to bardzo elegancki pracy Planck. Einstein pisze te równania ruchu w takiej postaci newtonowskiej i znajduje to, co się nazywa dzisiaj czasami masą poprzeczną, podłużną. Wzór na masę poprzeczną jest błędny, nie ma cytatów. No dziękuję tylko właśnie Wesso. Proszę Państwa, żeby podsumować postarałem się przekonać Państwa, dlaczego Einstein rzeczywiście jest twórcą tego, co dzisiaj nazywamy szczególną teorią względności, ale żeby może jeszcze w inny sposób, taki, który się nadaje do powtórzenia, no nawet w jakimś wśród laików, to ja bym powiedział taki. Mianowicie to taka analogia, no wszystkie analogie są oczywiście, to zawsze jest grząski grunt, no ale powiem tę analogię na zakończenie. Mianowicie no, mówi się, że to Wikingowie byli pierwszymi, którzy do Ameryki dotarli, prawda? Ale to dopiero jak Kolumb dotarł do Ameryki, to świat się zmienił, prawda? A nie od czasów, kiedy Wikingowie tam dotarli. Dziękuję bardzo.